serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Dziękuję za to, że odwiedził pan moją kawalerkę. I pierwsze pytanie właśnie, dlaczego zdecydował się pan odwiedzić tę kawalerkę? Miałem wątpliwości, ale ja jestem ciekawy. Skoro jest zdarzenie, wszyscy o tym mówią, ja sam oglądam, coś o tym pisałem, to myślę, że to by było uchylanie się, gdybym nie skorzystał z tego. Także jestem, zaprosił pan, to jest. Jakie jest pana zdanie na temat programu? Bo jest pan medioznawcą, więc taka opinia dla mnie jest na pewno bardzo ważna. Ja pisałem o tym programie, że jest jedną z nóg rozwojowych programu Kuby Wojewódzkiego. Ten program jest fenomenem, dlatego że tu wygrał nie pan, chociaż pan też, ale tu wygrał internet. Okazuje się, że jak się ma pomysł, jak się ma osobowość, bo jak będą o panu źle mówić, zawsze może pan zatrzymać jedno. Mam osobowość. Ma pan tę osobowość. Jeśli to gromadzi ludzi wokół siebie, to jest zjawisko, któremu trzeba się przyjrzeć. No, w takich czasach żyjemy. Pan wygrał. Na razie opanował pan narzędzia. Choć nadal mnie niepokoi to, że pan od internetu chce iść do telewizji, gdy tymczasem kierunek wynikania jest taki od telewizji do internetu. No właśnie. Co by pan zrobił na moim miejscu? Zna pan dobrze moją historię, ogląda pan programy, pisał pan o mnie. Co by pan zrobił na moim miejscu? A pan za często i za głośno mówi, że chce pan iść do telewizji. To wtedy ci ludzie z telewizji trochę się boją pana. Boją się, bo pan za dużo umie. Pan właściwie przychodzi już z jakimś bagażem i pan może rozwalić tę telewizję. Telewizję rozumianą, nieważne jaką, jako instytucję. Co ja bym panu radził? Poszukać jeszcze czegoś nowego, bo powrót do telewizji jest powrotem. To i są te plecy. Czym się różni gwiazda od celebryty? Gwiazda jest niedotykalna. Gwiazda jest daleko. Marilyn Monroe, Marlena Dietrich. To są gwiazdy głównie filmowe. To jest, proszę pana, osoba, która zgadza się na pewne rzeczy. Na to, żeby szeroko współpracowała z mediami. Otwiera się przed mediami, więc Krystyna Janda współpracuje z mediami, ale nie otwiera się na nie, nie wpuszcza ekip, nie odpowiada na pytania, jak uprawia seks i co je na śniadanie. Prawda? Więc są granice. One często są płynne. Takie płynne, przenoszone. Ale doskonale wiemy, nikt nie powie, że Janda jest celebrytką. Nie bywa. Celebryta musi bywać na pokazach mody, na otwarciach salonów, etc., etc. Czy celebryta to określenie negatywne? U nas tak, nie wiadomo dlaczego. Natomiast w świecie nie. W świecie Tom Cruise, w świecie Angelina Jolie, to są celebryci. Dlatego, że oni mają władzę. Celebryta ma władzę często zupełnie realną. Zna się z politykami. Politycy lubią występować z celebrytami. Często celebryci bywają politykami rasowymi, więc ta władza realna jest czymś piekielnie ważnym w społeczeństwie. Oni wzory lansują, pokazują, jak się zachowywać w poważnych sprawach często. Co jest złego w chodzeniu na przyjęcia i na stawaniu na ściankach fotograficznych? Tak sobie myślę, że pewnie nic złego w tym nie ma, tylko jeśli to jest jedyna aktywność tej osoby, a często tak bywa. To coś nie w porządku jest. No jeżeli jest to jedyna aktywność, ale jeżeli jest to osoba, która robi coś jeszcze. To jest najzupełniej normalne, że chcemy mieć fotkę tej osoby. Chcemy zobaczyć w jakimś tam potem plotkarskim, internetowym wydaniu. Ja nie mam z tym problemów. Jest wzór na idealną gwiazdę? Wpadła mi teraz w ręce książka Borkowskiego, który opracował wzór. Wzór celebrytyzmu, bardzo poważny, wyglądający jak matematyczny. Trzeba włożyć różne tam elementy i osiągnie się wartość celebrycką. Ale jestem przekonany, że celebryci są, tak jak Bauman ładnie napisał we wstępie do mojej poprzedniej książki, że to jest nowa sfera publiczna. Że to nie jest tak, że po prostu możemy ich nie zauważać. Wprost przeciwnie, my tam lokujemy nasze nadzieje, pragnienia. No to jest tak jak z tą klatą Ibisza, którą ja chciałbym mieć, prawda? Wyglądać tak jak on. Chcę podkreślić, że celebryci są strasznie ważni, bo oni nam mogą załatwić mnóstwo spraw zdrowotnych, mogą akcje przeprowadzić. Celebryci muszą czuć ten ciężar.
i dlatego nie mogą się dać złapać na pijaństwie, na prowadzeniu samochodu w stanie nieczeźwym, właśnie trzeba by stworzyć taką listę, czego my najbardziej nie lubimy. No właśnie, czego nie lubimy u celebrytów? Nie lubimy, jak oni, one mają za dużo pieniędzy i afiszują się z tym, ale jednocześnie wybaczamy to Kubie Wojewódzkiemu. No właśnie, dlaczego? Mówię o tym, że to jest bardzo niespójne. Znaczy, jeśli... bo to jest troszkę tak, że celebryta to jest ktoś, kim ja mógłbym być, bo nie jest namaszczony przez Boga, przez kapłana. To jest ktoś z podwórka, tylko jemu się udało, a mnie nie, bo mi się nie chce. Prawda? To jest reakcja na trudne pytania w teleturniejach. Ja znam odpowiedzi, ale nie pójdę, bo przecież lubię popatrzeć na tych głupków, którzy nie znają odpowiedzi. Więc celebryci to są troszkę tacy jak my i my im trochę zazdrościmy, trochę ich podziwiamy. Nigdy tego do końca nie powiemy, więc jeśli ktoś odniósł sukces, Wiśniewski, prawda, to był taki celebryta, pamiętam. Wiśniewski odniósł sukces, to myśmy go podziwiali, bo jego historia była trudna, skomplikowana i fajnie wyszedł na ludzi, ma kasę, ale jednocześnie mówimy, no właściwie za co on tę kasę dostał? Śpiewa tak sobie, ubiera się, przebiera, więc jesteśmy tutaj brutalni jako widzowie. Chcemy mieć wreszcie te swoje autorytety, ale nie do końca, tak połowicznie, tak my kochamy i nienawidzimy jednocześnie celebrytów. Nie ma reguł w tym biznesie. Chcę tylko, żeby ludzie inaczej traktowali celebrytów, bo my ich paskudnie traktujemy. I oni nam tym samym oddają to w ten sposób, że nie starają się być najlepsi, bo wiedzą, że i tak społeczeństwo ich źle oceni. A pokochać celebrytów, no trzeba by, bo to jest jakaś tam inna część, może nawet, nie powiem, że lepsza, ale taka bardziej kolorowa, nas samych. Jakie ma pan zdanie na temat Karoliny Korwin-Piotrowskiej? Dość przyjemnie mi się z nią i z panem Kinem rozmawiało kilka razy w Maglu. Czasem wydaje mi się, że ma poglądy takie ad hoc, to znaczy tak sformułowane bez zbytniej bazy, natomiast sformułowane po to, żeby się wyróżniać. A jest w pewien sposób normalne. Cenię jej pasję, ale nie zawsze zgadzam się z jej wyborami. W swojej książce, poprzedniej pana książce, Zdanie z tego, że są zdanie, napisał pan: Piotrowska i Kin, oni sami krytykują i oceniają zachowania celebrytów, a sami są powoli stają się nimi. Sami są wytworami medialnymi, o których pisze się na portalach plotkarskich. Paradoks? 6-7 lat temu to było tak, robione. Tak. Mnie się nie podobają w tej formule Magla takie sytuacje, w których właściwie tępią celebrytów za to, że są celebrytami. No więc mnie się to nie podoba. Mhm. Mnie się to nie podoba i w tym sensie wydawało mi się, że przeszli niepostrzeżenie na stronę celebrytów. Albo może nie celebrytów, tylko stali się takimi dziennikarzami tabloidowymi. Wyobraźmy sobie, że Karolina Korwin-Piotrowska nie ma możliwości krytykowania innych osób. To jest nie do wyobrażenia. Pewnie by poszukała innej pracy, no pewnie by jej nie było w tej robocie. Czyli czy to nie jest tak, że ona musi krytykować, żeby funkcjonować? Chodzi o to, żeby też Karolinę Korwin-Piotrowską można było skrytykować, żeby to była piramida, prawda? Nade mną też jest dozór, ktoś sprawdza, kolega sprawdza. To, że taka sytuacja jest, powoduje, że stajemy się ostrożniejsi w sądach. Ja strasznie nie lubię takich sądów rzuconych ad hoc, bez możliwości obrony, właściwie bez żadnej bazy. Kto według pana z polskich celebrytów nie jest autentyczny? Ja myślę, że zdecydowana większość nie jest autentyczna. Chciałbym panu zadać jakieś pytania na początku. Pan powiedział, że chciałby pan też o coś mnie zapytać. Nie, żebym zakończył swoje pytanie. Nie, intryguje mnie pan. Czy pan czuje, że pan się zmienił? Tak. To, że ja pana zaprosiłem, oprócz tego, że to będzie bardzo ciekawy materiał dla widza, to na pewno też się dużo podczas tej rozmowy nauczę. Ależ to mnie pan zaskoczył, bo nie znam właściwie takiego nastawienia, drugiego takiego nastawienia
Spraszam gwiazdy, naprawdę do pana przychodzi czołówka. Ja zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego na początku do nieznanego faceta przychodzi mu rzeczywiście gwiazdy, gwiazdeczki, celebryci pierwszej jakości. A pan mówi, że pan się uczy, że traktuje ich jak, nie wiem, podręczniki, jak książkę. Iwan, no wszyscy się uczymy i to jest bardzo fajna postawa, ale nikt ze znanych mi showmanów nie stawiał tego na pierwszym miejscu. Czy stawiam to na pierwszym miejscu? Nie wiem, na pewno jest to dla mnie ważne. A dlaczego nie przyszli do pana? Ja tego naprawdę nie Ponieważ rozumiem. Z połową sypiam, a drugą część załatwia mi agencja. Może ani przychodzą po to, żeby pan oczywiście się nauczył, ale oni po to, żeby zobaczyć, jak oni wyglądają w normalnej rozmowie. Nam brakuje rozmów, zwyczajnych rozmów. To są monologi. Czym może skończyć się mówienie o życiu prywatnym w mediach? Wie pan, czymś najgorszym, to znaczy tym, że tego życia prywatnego nie będzie. Gwiazdy chcą być na ekranie, chcą się pokazywać, chodzą na ścianki, a następnie mówią, a następnie zakładają czarne okulary i chowają się przed mediami. Jak to jest? Są paparazzi, oni są, bywają brutalni. Mnie się wydaje, że oni są często zapraszani. Znaczy, kiedyś ktoś uległ i wpuścił, tak jak premier Marcinkiewicz, który wpuścił Super Express, prawda? Znaczy coś tam podał, jakąś informację, gdzie go można spotkać, jak będzie kupował pierścionek zaręczynowy i teraz sądził, że gazeta nie będzie drążyła dalej, prawda? Więc wszystkie te rzeczy są bardzo często na własne życzenie robione. Ale myślę, że nasze gwiazdy są, nie są przygotowane jednak do tej takiej roli, w której no, jeśli chcą coś od mediów, to także muszą im dać troszkę tej prywatności. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo pytać coś może do dedykacji tutaj, którą dostałem po rozmowie. Proszę, to byłoby ciekawe. Na drugiej stronie, udajmy, że nie było tej rozmowy. Znaczy wróć, że była ta rozmowa, nie było tam tej dedykacji. I teraz poproszę o drugi autograf po rozmowie. Dobrze, mam nawet pomysł. Ponieważ powiedział pan, że miał pan mój wizerunek taki kwietniowy, kiedy zaczynałem program, potem grudniowy, kiedy pan opisywał mnie w książce, no i teraz majowy, kiedy rozmawiamy ze sobą. Może pan przeczytać, bardzo proszę. Tylko ja mam problem ze wzrokiem. Bardzo proszę, ja mam podtytuł Twarze i maski popkultury i ja pytam, czy to była twarz, czy maska? No jak pan sądzi, to była twarz, czy maska? A wie pan, co to jest maska? Maska to jest coś strasznego, to jest coś, co się wżarło na stałe i my nie wiemy już, czy my mamy prawdziwą twarz, czy też tę maskę, którą czasem przybieramy. Ciekawie panu patrzyło z oczu, tak? Jakby pan rzeczywiście chciał się dowiedzieć ode mnie czegoś. Ja to bardzo cenię, bo jak dotąd myślałem, że te spojrzenia, jak u większości ludzi telewizji, są takie rozbiegane. Zadają pytanie i już zastanawiają się, jakie by zadać następne pytanie, zapominając o tym, że trzeba by odnieść się do tej odpowiedzi. Więc pan sprawia wrażenie człowieka, który umie słuchać w mediach. I to jest sukces. A co napisał pan w książce o słuchaniu moim? Zmienił pan się. Kamera się skończyła na mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.